Siemano, dzisiejszy odcinek będzie na temat Gestalt Law i jest to jedna z teorii percepcji, czyli w uproszczeniu, w jaki sposób postrzegamy świat, który nas otacza, w jaki sposób oszukujemy samych siebie w momencie, gdy patrzymy na różne przestrzenie, jak patrzymy na różne kształty. I jest to wiedza potrzebna przy projektowaniu, świadomym projektowaniu, czy to interfejsów graficznych, czy to architektury, czy to projektowaniu przestrzeni. I w kontekście Gestalt Law kryje się wiele innych pojęć, o których po prostu będzie kilka następnych odcinków. Takich jak Law of Proximity, Common Region, jak odcinek o symetrii. Ale dzisiaj zajmiemy się jednym z tych praw, czyli Law of Proximity. I żeby dobrze powiedzieć, na czym to prawo polega, to potrzebuję jakiejś pomocy naukowej. Ok, jako pomoc naukową wykorzystam kropki, które są teraz na ekranie. Pora na małe przetasowanie. Jeżeli elementy są bliżej siebie, to intuicyjnie uważamy, że są razem w grupie, nawet jeżeli poszczególne elementy nie mają ze sobą nic wspólnego. Widać od razu, że powstały dwie grupy kropek, te po lewej stronie i te po prawej stronie ekranu. Wydaje się, że to, co mówię, jest banalne, ale jest jeszcze jedna mała rzecz, której nie widać na pierwszy rzut oka. Grupują się w pewnym porządku. Te wydają się, że są ułożone w kolumny, a te wydają się, że są zgrupowane w wiersze. A więc takimi prostymi zabiegami jesteśmy w stanie osiągnąć jakieś plastyczne efekty. I tą zasadę stosuje się wprost w projektowaniu interfejsów graficznych. Ponieważ każdy designer, każdy dobry designer grupuje treści, zamiast swobodnie przelewać myśli na papier, w tym wypadku na stronę internetową. Użytkownik zupełnie inaczej konsumuje treści, jeżeli one są dobrze pogrupowane, jeżeli są widać od razu te zależności i nie miota się, nie szuka, nie jest dezorientowany w momencie, gdy coś jest niejasne. I wiele stron internetowych właśnie korzysta z tej zasady. Na przykład Onet, gdzie widać wyraźnie, że treści są w jakiś sposób od siebie zależne, że jeżeli mamy jakąś ilustrację, to od razu przy niej jest nagłówek, czasami podpis, a wokół tej zgrupowanej jakby treści znajduje się margines, tak żeby użytkownik bez problemu mógł zidentyfikować separację poszczególnych elementów. Innym miejscem, w którym można korzystać z tej zasady, jest na przykład projektowanie różnego rodzaju ilustracji albo loga. Bo dajmy na taki przykład. Logo Unilever składa się z dużej ilości małych elementów, które w odpowiednio zgrupowane tworzą tą dużą literę U, która jest właśnie symbolem tej firmy. Wydaje mi się, że fajnie pokazać też, jak wyglądałaby strona internetowa, która nie kieruje się tą zasadą, czyli nie grupujemy elementów według żadnych zasad. No i powiedzmy sobie szczerze, z tego nic nie wynika, dopiero ułożenie elementów daje jakieś pożądane efekty. Więc w związku z tym, że my wszyscy się jakoś tam grupujemy, to zachęcam Was, żebyśmy się także zgrupowali wokół jednej idei, czyli słabego designu, czyli w zasadzie wokół mnie. Zachęcam wszystkich do subskrybowania, czy także wchodzenia na moją grupę facebookową. Tak, to też jest grupa. Pozdrawiam wszystkich. Paweł, Max, Słabiak.